jebany falafel od Azjaty. O! Marcin! Gdy w twojej grocie kred wariuje, zombie straszy, że rozpruje, gastro zarzuć brachu, niech posrają się ze strachu. Siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Spowiedź. Dzisiaj temat bardzo chodliwy, kontrowersyjny. Już dawno temu chciałem to poruszyć, tylko nie za bardzo wiedziałem, jak to ubrać słowa, żeby nikogo nie obrazić. Także na wstępie zaznaczam, że ten film nie ma na celu nikogo obrazić, urazić, przerazić itd. Nie chciałbym, broń Boże, obrazić nikogo z moich podopiecznych. Mam zajebistych podopiecznych, których bardzo pozdrawiam. Nie chciałbym również stracić pieniędzy na chleb, więc podkreślam, nie chciałbym nikogo obrazić, aczkolwiek są sytuacje, uważam delikatnie mówiąc, groteskowe, które bym chciał opisać, które mi się zdarzyły w mojej karierze trenerskiej. Nawet tego nie jestem w stanie w tym momencie zliczyć, ile było takich dziwnych sytuacji. Ogólnie zawód trenera personalnego, ja sam bardzo tej frazy nie lubię, bo teraz jak się wpisuje na Facebooku hasło trener personalny, to okazuje się, że więcej ludzi jest trenerami niż w ogóle ma Facebooka, no nie? Fanpage, nie fanpage, każdy jest teraz trenerem. Wiadomo, że łatwe pieniążki, a trafić na trenera z wiedzą dobrego i kumatego jest ciężko, tak? Natomiast, no tak się to nazywa, no tak się to nazywa, czy mi się to podoba, czy nie, trener personalny, online coach, strange coach, tam jakkolwiek inaczej to nazywać. I na czym polega robota takiego trenera? Taki trener, przykładowo online'owy, ma za zadanie wziąć pod opiekę jakiegoś tam osobnika czy osobniczkę i zgodnie z jego celami go poprowadzić, czy to przez redukcję, czy przez budowanie masy, czy pod kątem jakiegoś tam przygotowania motorycznego pod inny sport, czy stricte pod występ w sportach siłowych, czy w kulturystyce, tak? Teraz wiadomo, że wymaga to odpowiedniej wiedzy i podejścia i zaangażowania, tak? A nie każdy takowe posiada cechy, nie? Natomiast no, trenerzy personalni są często hejtowani i to nie bez powodu, bo też po pierwsze stereotypy nie biorą się znikąd, po drugie dużo osób jakby no, krótko mówiąc, nie nadaje się do tej roboty. Aczkolwiek również nie wszyscy podopieczni nadają się do tego, żeby być podopiecznymi, tak? Bo miałem takich parę kwiatków w swoim życiu, no, o których trzeba opowiedzieć. To myślę, że każdy z mojego fachu, który też tam zajmuje się prowadzeniem ludzi, też miewał tego typu przeboje. Na przykład, no nie tak dawno prowadziłem chłopaka, że jest powiedzmy jakaś tam kwota za prowadzenie, kompletne prowadzenie online, nie będę mówił ile, bo się kurwa wystarczycie i nie będziecie pisali do mnie. W każdym razie no, jest kwota X powiedzmy. No i teraz tak, sytuacja wygląda następująco, że jeżeli ktoś chce ode mnie dietę, a tym bardziej cykl, to obowiązkowo musi najpierw zrobić badania krwi. Jest cała lista badań krwi, którą trzeba zrobić, żeby mieć podstawy do tego, żeby komuś cokolwiek układać, tak? No i gościu kupił prowadzenie na miesiąc, zapłacił i tak dalej, dostał całą ankietę, dostał listę badań krwi i tak dalej, tak dalej. No i pisze do mnie parę dni później, że no, kurwa Wojtek, tutaj jest problem, bo te badania krwi, jak byłem w przychodni się tam zapytać, no to kosztują ponad 300 zł. Ten cały komplet tych badań krwi, nie? No mówię, no dobrze, no tak to mniej więcej kosztuje. Podobnie to kosztuje u nas na Śląsku. Ceny są podobne, więc no może tak być. No on mówi, no ale to jak? To teraz prowadzenie online u ciebie kosztuje tam x złotych, badania kosztują 300 zł. Tam z hakiem, to czyli jak to teraz wygląda? Że ty te badania, jak ja zrobię, to ty mi to odliczysz, tak? Ja pierwszy myślałem, że on żartuje, że ja będę mu pokrywał badania z mojej kieszeni, no ale okazało się, że gościu mówi śmiertelnie poważnie. Potem nawet miał pretensję, że to jest naciąganie, bo miałoby 400 zł kosztów, a to się okazuje, że ja mu jeszcze dokładam kolejne koszty, tak? No w sumie mogłem zrobić tak, że powiedzieć mu,
dobra, nie rób tych badań, ja ci ułożę na oko dietę, bo tacy też byli. Goście, którzy mówili, że oni nie mają czasu na badania krwi, im się nie chce, zrób mi kurwa na oko dietę, nie? Na oko dietę to może najwyżej okulista ułożyć, nie? A nie ja, a no... To wynika nie wiem z czego, czy z ignorancji, z niewiedzy, z lenistwa. Natomiast, no... Być może strzelam sobie bramki w tym momencie sam. Bo powinienem machać ręką, kasować, układać kurwa na oko, ale tego nie robię, po prostu no się żegnam z takim delikwentem. Więc tamten człowiek, który właśnie oczekiwał, że ja będę mu pokrywał kurwa koszta badań krwi, się zbulwersował, jak się okazało, że nie, że on to musi ze swojej kieszeni zapłacić. No oczywiście nie musi, no, ale to jest jakby wymóg mój, który ja stawiam, żeby profesjonalnie do tematu podejść. Powiedziałem mu tak, może jeszcze jak ci dietę ułożę, pójdziesz sobie do Biedronki, zrobisz sobie zakupy, to mi jeszcze wyślij paragon kurwa z tych zakupów. To ja ci wyślę kasiorę za zakupy, tak? Bo skoro to jest moja dieta, no to ja się poczuwam do tego, żeby mu to pokryć, nie? Popierdoleni się ludzie niektórzy, nie? Tak samo jak właśnie osoby, które na przykład no, szukają trenera, dobrego trenera, później dostają listę wymogów, które trzeba spełnić, żeby trener mógł podejść do tematu profesjonalnie. Oni gadają, że oni na badania krwi nie pójdą, bo nie mają czasu. Ja ci wyślę fotkę tył i przód i ty mi na tej podstawie ułóż mi chleb, nie? Bo tak niektórzy niestety robią. I później są osoby, które żyją w przeświadczeniu, że właśnie tak to może wyglądać. Fotka tył i przód i dziękuję. I to są podstawy do ułożenia diety, nie? Tak samo mówię. Nie tylko ja, pewnie tak robi każdy dobry trener. Z tego co ja wiem, no ja sobie inaczej nie wyobrażam współpracy online, jeżeli ja no, nie dostaję od klienta relacji w formie filmów z treningów, tak? W tym momencie ja nie mam w ogóle wglądu do jego poczynań i nie jestem w stanie jakby zareagować w porę, czy coś robi źle, czy nie, czy o co chodzi. A oni gadają mi nieraz, że on się wstydzi, bo kurwa jak on robi filmy, to na niego się patrzą krzywo, albo on nie chce, żeby ktoś sobie pomyślał, że on jest jakimś kurwa fajfusem z Instagrama, który się lansuje na siłowni, nie? Więc oni filmów nie robią, ideologicznie po prostu, nie? Że to jest pojebane i tyle. No to w tym momencie też nie mogę pomóc. Nawet jakbym bardzo chciał, ale to nie są najbardziej irytujące okazy. Najbardziej irytujące osoby i to pewnie się teraz każdy z chłopaków, dziewczyn, które prowadzą osoby online, się zgodzi ze mną, że nic tak bardziej mi wkurwia, jak na przykład sytuacja, że wiesz, Wojtek, no pamiętasz, ty kiedyś stałeś na bramce, nie? Najpierw jest gadka na temat diety, treningu i tak dalej, jakie tam koszty. Mówię, że tyle i tyle. Pamiętasz tam, kiedyś stałeś na bramce, nie? W takim klubie. Aha, mówię, zaczyna się, będzie teraz się powoływać, tak? Że kiedyś się, nie wiem, znaliśmy, kolegowaliśmy. I to jeszcze jest pół biedy, gdyby się okazało, że to jest, nie wiem, gościu, który chodził ze mną do klasy w podstawówce albo coś, to jeszcze gdzieś tam powiedzmy, no gdzieś tam bym to zrozumiał, ale jest tekst pod tytułem, no wiesz, stałeś na bramce kiedyś tam, gdzieś tam, no i ja tam byłem, ty byłeś na wejściu i wchodziły takie dziewczyny, nie? Jedna z nich była z chłopakiem, nie? I ten chłopak miał kolegę. To jestem jego bratem, nie? I no, jakbyś tak mógł ze względu na to jakieś tam powiedzmy zniżki, nie? Zniżki kurwa. No to mówię, dobra, dostałem zniżkę i w sumie policzyłem go tak jak normalnie bym policzył, tylko powiedziałem mu, że dostałem zniżkę. Ale po prostu z takimi ludźmi się nie chcę gadać, bo to są osoby też, które wychodzą z założenia, że skoro ty to robisz na co dzień, przerobisz tam tych powiedzmy online'ów paranaś, nawet parędziesiąt niektórzy, to tobie jeden w tą czy w tą różnicę nie robi, tak? Skoro i tak to robisz, i tak wtedy to układasz, to bądź kolega, Wojtas, mordo, bądź kolega i ułóż mi za chwili. I często jest właśnie, że ja cię oglądam, ja cię fuj lubię, ja zawsze każdemu gadam, że ty nie biłeś syntolu, że jesteś w porzo, weź do mnie i ułóż za chwili tą dietę na przykład, no nie? Ja ci się kiedyś odwdzięczę, kurwa. Bo przecież to nie jest praca, nie? Tak samo jak, no dobra, będziesz kurwa mechanikiem, mi się spierdoli auto, do ciebie przyjdę, powiem ci, wiesz co, ułóż mi michę, bo... Aż ułóż mi michę, fu, kurwa, ułóż mi michę, auto mi napraw. Bo wiesz, bo przecież to ty i tak to robisz.
Na co dzień? Co tobie to jest za różnica, kurwa, w tą czy w tą jedno auto, nie? To nie jest praca, tak? Jak ty siedzisz w domu, bawisz się telefonem, tylko pstrykasz, co to jest za praca, nie? Jak idzie chłop, idzie, nie wiem, Marcin Kot, kurwa, idzie na kopalnię, napierdala tam młotkiem, czy tam czym się napierdala na kopalni. Kilofem się napierdala, tak, na kopalni. To jest praca, tak? To jest chwalebne i to jest można nazywać pracą, a to, co robi trener online, to nie jest przecież praca, bo on śpi, do której chce, czas pracy ma nienormowany i tak dalej, więc to przecież nie jest praca, więc już powiedział kiedyś Dziki, tak, powiedział, że jak się idzie do kurwy, to się nie mówi, pani kurwo, pani nie tak to robi, to niech pani mi dzisiaj da za free, jeden w tą szybką, to nie jest to różnica i to jest idealny przykład, no nie? No, więc to jest strasznie irytujące, ludzie nie liczą tego, ile taki trener musiał kasy, czasu i zaangażowania włożyć w to, żeby dzisiaj móc sobie pozwolić na to, że właśnie siedzi w domu i pśtyka telefonem, ma z tego pieniądze. To nie jest tak, że kurwa jemu ta wiedza i doświadczenie spadło z nieba, albo nagle się obudził i doznał kurwa olśnienia, że eureka, ja już wszystko wiem i będę teraz prowadził ludzi online, nie? To nie jest tak, to kosztuje mnóstwo roboty, tylko w tym momencie to się po prostu zwraca takiemu trenerowi z czasem, tak? Ja przez całe swoje życie byłem gołodupcem. Dopiero teraz mogę sobie pozwolić na to, że żyję godnie. Dlatego, że poświęciłem tyle lat, ile poświęciłem na gromadzenie wiedzy. Wiadomo, robiło się błędy i to robiło się ich mnóstwo. Jeszcze nie tak dawno, ale człowiek się uczy całe życie, tak? Jak to ładnie mówią. No a jeszcze jest taka grupa osób. To jest w ogóle temat taki, na który ja reaguję strasznie alergicznie. Mianowicie młodzież. Współczesna młodzież, to są te roczniki takie 2001, 2002 i wyżej, nie? Piszą do mnie takie ananasy nieraz. No, że dzień dobry. Jaki dzień dobry, to się raz na 100 się zdarzy, że taki napisze dzień dobry. Piszą, krótka piłka, no nie? Jest wiadomość, nie ma wstępu, ani M, ani B. Potrzebuję diety. Potrzebuję plan treningowy, mam 16 lat, tyle a tyle wzrostu, dziękuję. Nie, tyle kurwa. To jest jakby, on mnie oznajmie, tak, że on potrzebuje i w tym momencie nawet nie ma zapytania, czy tam jest taka opcja, ile to kosztuje i tak dalej, nie? Po prostu, on chce dietę i chuj. Dieta ma być. No dobrze, no więc tutaj jakby to wygląda tak i tak, że ankieta, że badania krwi, że coś tam, nie? Całe badanie. I cena jest następująca i tutaj niejednokrotnie jest zaskoczenie, że jak to, to za pieniądze robisz? To ja cię kurwa oglądam tyle czasu na YouTubie, a ty to za pieniądze też robisz, nie? I było nieraz tak, że no pyta mi się na przykład gościu, lista pytań było w podpunktach, 1, 2, 3, 4 tam z 15 pytań dotyczących treningu siłowego. I ja się go zapytałem, czy ty kolego jesteś moim klientem? Czy mi umknęło coś. A on mi wysyła fotkę, że ma białko z KFD, że sobie kupił i napisał, że wychodzi na to, że tak, że jestem twoim klientem, nie? Mówię, no szkury, no nie? Czy właśnie ci małoletni, to są książęta, ja nazywam książęta, bo to jest młodzież wychowana bezstresowo. Jak ja mówię o pieniądzach, to oni są ciężko zbulwersowani, że jak to, za pieniądze? Ale ja mam dopiero 16 lat, kurwa, nie? A ty chcesz pieniądze ode mnie brać, nie? No mówię, tak to wygląda, że no płacą tak samo wszyscy. Z czego to wynika? To wynika kurwa z lenistwa, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to są książęta, to jest młodzież wychowana bezstresowo. Teraz jest taki model wychowania, że młodzież wychowuje się bezstresowo. Na dziecko nie wolno kurwa krzyknąć, nie wolno mu przyjebać i taki gnojek ma 13 lat i on się czuje pępkiem świata, jest roszczeniowy, jemu się wszystko należy i on przez 15 lat życia ma buty wiązane w domu. Dupsko wycierane po kupie i on nie jest nauczony, że on cokolwiek musi zrobić sam. Jemu się należy, odgórnie mu się należy. On chce dietę, on musi mieć dietę. A że jeszcze ktoś chce od niego pieniądze, to jest w ogóle dla niego odrealnienie, tak? Jest dostęp do wiedzy dzisiaj naprawdę zajebisty. Jak ktoś chce darmową wiedzę, przekazujemy jej bardzo dużo za darmo właśnie na kanale KFD. Więc dla chcącego nic trudnego, jest mnóstwo materiałów merytorycznych. Tylko trzeba troszkę czasu poświęcić i każdy jest w stanie się fajnie wyedukować, jakieś tam podstawy sobie ogarnąć.
a płaci się już za podejście indywidualne, tak? Wiadomo, że to nigdy jakby oglądanie filmów nigdy nie zastąpi pracy z trenerem, chociaż teraz ja zauważam znaczący wzrost świadomości pośród ludzi trenujących właśnie dzięki między innymi naszemu kanałowi i mu podobnym, a nasz jest najlepszy, wiadomo, tak? Czyli nasz jest na pierwszym miejscu. No, więc to jest kwestia chęci, jest dostęp do wiedzy, wystarczy po prostu siąść i poszukać, ale nie, bo im się kurwa nie chce, bo przecież oni są nauczeni, że całe życie nic kurwa nie muszą robić. Wszystko jest za nich robione. Także to nawet nie jest do końca ich wina, tylko ich starych, nie? Że taki jest teraz trend na wychowanie. Tacy właśnie też kiedyś mnie rozpierdolił mnie, co Seba wrzucał. Pamiętasz? Napisał mu małolacik. Dzień dobry, mam 15 lat, trenuję od około roku. Jakie suplementy na masę pan poleca? Coś w tym stylu, nie? Cisza, Seba nie odpowiedział. I rok później po tej wiadomości, ten sam małolat, odpisz kurwa, mu napisał, nie? Czyli rok czasu czekał, rok dzień po dniu wchodził w konwersację i po roku nie wytrzymał, nie? No ale tak, ci roszczeniowi małolaci, oni są strasznie reaguje na nich alergicznie. Co jeszcze? O, panny. To jest fajny temat. Dziewczyny piszą. Dzień dobry, poszukuję trenera. Tam chcę się odchudzić, trenować trójbój, cokolwiek, nie? Na wesele potrzebuję zbić uwagę, czy tam potrzebuje się w kieckę na Sylwestra zmieścić, na przykład. Nie ma z mojej strony jeszcze żadnego pytania odnośnie tam parametrów, nawet nie ma jeszcze mojej odpowiedzi, nawet jeszcze nie zdążyłem tej wiadomości odczytać. A tu jest wiadomość, potrzebuję dietę, plan treningowy tego. Zdjęcie, o które nie prosiłem, w majtach, w staniku, dojebana rakieta, która nie potrzebuje w ogóle ewidentnie się ani odchudzić, ani nic z sobą robić. No i tak, nie? Tak to wygląda, później są pytania właśnie a ty jesteś sam? A tam masz kogoś? A coś tam. No, także tutaj, no, dziewczyny, to widać wtedy, o co wam chodzi. A gadka z reguły się wtedy urywa, kiedy jakby pokazuje się takie dziewczynie, że nie jest się zainteresowanym i jest mowa o pieniądzach, tak? Bo to też nieraz jest takie sprytne, że dziewczyna pokaże kawałek dupy, myśli, że facet się zaraz rzuci jak pies na kiełbachę, no nie? I powie jej, no przyjedź, ja się za darmo zrobię, no nie? Nie, od ciebie kasy nie będę chciała. Miałem jakieś właśnie taką osobę, która mi napisała, że no tam właśnie tam badania, coś tam, dieta, wszystko, całe tam prowadzenie byś chciała. Napisałem jej cenę, no ale to jest troszeczkę drogo, ona studiuje, to jest trochę ponad moje możliwości, nie? No i wprost, czy jest jakaś, powiedzmy, inna opcja, no nie? Zapłaty, nie? No ja głupi, nie skorzystałem. Nie była zła, ale nie, no jestem pazerny na kasę, więc jakby no też dla samej idei nikt tego nie robi, nie? To jest zawód trener, sposób na życie, więc to wiadomo, że... No, chciałem coś powiedzieć, ale to będzie ordynarne, więc się może urdzę w język, każdy wie, o co chodzi. Tak to jest właśnie z tymi klientami, albo na przykład, no wiadomo, teraz człowiek jest znany, rozpoznawalny i jakby no dla niektórych, powiedzmy, osób może to być fajne, że mam możliwość współpracować z kimś takim. I zdarzają mi się, powiedzmy, osoby, które przyjeżdżały do mnie, no kurwa, w strasznym stanie. Tak jakby przez kurwa 20 lat ich ze stołka nie podnosili. Poprzykurczani, połamani, no cali w ogóle, totalnie bez kontroli nad swoim ciałem, jak rośliny, nie? I taki gościu, on ma na przykład plan, że no w tym momencie jest ulany, ma 9 dyg, jest ulany, ma body fatu 30%. 80% ćwiczeń nie jest w stanie wykonywać, trzeba go pierw ponaprawiać. Ale on sobie daje 3 miesiące, że on chce tyle podnosić. 100 kg na żyle. Na razie sterydów nie chcę tykać, bo to na to przyjdzie pora. I on myśli, że nie wiem, ja jestem czarodziejem, bo ja jestem z YouTube'a, to ja jestem pewnie kurwa jak Panoramix, nie? Że ja mam jakieś tam swoje magiczne receptury, że zrobię z niego dzika w 3 miesiące z poziomu takiej flepy, nie? I później taki człowiek dostaje plan treningowy, który nie jest jakby zgodny z jego oczekiwaniami.
bo myślę, że skoro widzi na YouTubie Wojtka, jak Wojtek tam napierdala, dźwiga ciężary, to on tak samo to będzie robił, nie? Ale taki człowiek z reguły nie jest gotowy na to, żeby go wyrzucić na wielostawy, na obciążenia takie duże, więc jego trzeba pierw przygotować do tego, jego trzeba naprawić, żeby on za jakiś czas mógł dźwigać, nie robić sobie krzywdy. Ale oni tego nie rozumieją, tak? Nie rozumieją tego, kiedy on dostaje zestaw ćwiczeń naprawczych, nudnych, niewidowiskowych, on nie rozumie jakby sensu wykonywania tych ćwiczeń. Mimo, że jest to konieczne w jego przypadku, że no musi się po prostu naprawić, żeby sobie krzywdy nie zrobić, to on i tak, kurwa, idzie na siłownię, czyta sobie plan, tego nie lubię, tego nie lubię, tego nie lubię, zrobię sobie biceps, nie? I to jeszcze kulawo. I później ludzie na siłowni patrzą, co on robi i się chwytają za głowę. Kaleczy ćwiczenia, których nawet, kurwa, się nie da skaleczyć tak naprawdę. No, są ćwiczenia, które się po prostu nie da chujowo zrobić, nie? Wydawałoby się, a on potrafił. A na koniec wszystkiego, na koniec treningu potrafi powiedzieć ludziom, że bo ja jestem od Wojtka, bo mnie trenuje Wojtek, nie? I potem taki człowiek sobie myśli, kurwa, jak Wojtek go trenuje i on taki połamany jest i on takie rzeczy robi, to ten Wojtek jakiś pierdolnięty jest, nie? Albo się nie zna i to w tym momencie psuje markę właśnie Wojtkowi. A Wojtek wtedy jest niepocieszony, no i musi, kurwa, zrezygnować z takiego delikwenta, bo w tym momencie, no, kasa kasą, ale jak ja mam w tym momencie tracić też dobre imię, bo ktoś się pucuje, że ode mnie jest, z czego 3/4 rzeczy, które robi, nie jest ode mnie, no to niestety. I też problem polega na tym, że po prostu niektórzy mają tak, że mam trochę więcej kasy, to sobie wezmę trenera, on mi ułoży plan, on mi ułoży dietę, ja i tak sobie będę robił po swojemu, ale mam trenera, bo mnie, kurwa, stać, nie? Są mi tacy. Na szczęście, ja mam takie szczęście, teraz będę się teraz podlizywał ogólnie, mam takie szczęście, że większość moich klientów to są ludzie rozsądni, kumaci, którzy rozumieją, to się mówi do nich. Także no, też tym lepiej dla nich w sumie, nie dla mnie, bo czym bardziej osoba zaufa, czym bardziej się słucha, tym lepsze postępy robi. Bo tak naprawdę dla osoby, która już siedzi w tym tyle lat, to wszystko nie jest jakaś tam filozofia. Jest teraz taka moda, że robi się z tego całego dźwigania fizykę kwantową, a to tak naprawdę nie jest aż tak strasznie skomplikowane, jeżeli się już w tym siedzi 13 lat. Jeżeli taka osoba po prostu na mój rozum się do mnie zgłasza, to czyli, że gdzieś tam ma zaufanie do mnie, tak? Ma zaufanie do mnie i skoro ma zaufanie do mnie, to powinna jakby się słuchać, jeżeli tego nie robi, albo sobie tam, powiedzmy, filtruję sobie, że no, to zrobię, co powiedział mi Wojtek, to po swojemu, to od Wojtka, to po swojemu i finał robi połowę rzeczy moich, połowę swoich, to plan jest niespójny i gówno da. Ale na szczęście mam osoby, które słuchają się, no i postępy robią. A propos, niedługo będą nowe odcinki treningowe z kilkoma moimi podopiecznymi, którzy progresują jak pojebani ostatnio, że aż się muszę pochwalić. Dlatego będą materiały, także śledźcie. Krótkie przesłanie na koniec. Proszę was, nie hejtujcie. A jeżeli już hejtujecie, to hejtujcie tych trenerów, którzy faktycznie nie zasługują na miano trenera. Bo to nie jest tak, że trener to jest osoba, która wali w chuja, nic nie robi i bierze pieniądze za darmo. Bo on musiał kilkadziesiąt lat spędzić na zdobyciu tej wiedzy, którą wam może teraz przekazać za parę złotych. A wymaga się na ogół tylko od trenerów. Ludzie zapominają o tym, że to główna praca do wykonania jest w rękach podopiecznego, bo trener to jest tylko człowiek, który daje drogowskazy, tak? Drogowskazy, jak powiedziałem, filozoficznie. Drogowskazy, a to nie jest człowiek, który wykona pracę za was. Natomiast bez jego wiedzy dojście do pewnego poziomu wam może zająć 2, 3, 4, czy ile tam krotnie dłużej niż z jego pomocą. Także możecie dzięki niemu uniknąć wielu błędów, wielu kontuzji, wielu straconych lat i pieniędzy na robienie błędów. Także ja się proszę zastanowić nad swoim postępowaniem. Do chuja. No, tyle w temacie trenerów podopiecznych. I tyle. Możecie wyrazić swoją opinię w komentarzach oczywiście. Jesteśmy otwarci na wasze opinie i tyle. Śledźcie, subskrybujcie,
lajkujcie, koniecznie lajkujcie, bądźcie na bieżąco i pozdro. Jest masa, jest kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozwój.